Biofarm EAA to zbilansowana formuła wszystkich niezbędnych aminokwasów egzogennych. To wszystko w formie instant w pysznych smakach. Sprawdź na realfarm.eu. Siemanko, dzisiaj jesteśmy w Kościerzynie. Zawodnika nie muszę przedstawiać nazwiska. Jedna z legend polskiego strongmana tak naprawdę, obok Mariusza Pudzianowskiego, Jarka Dymka. Sami zobaczcie, nie będę musiał przedstawiać chyba imienia i nazwiska. Z nami dzisiaj jest... Witam. Sławomir Toczek. Wiele się z Was nawet nie spodziewa, że on jeszcze dźwiga. Ale to, że dźwiga, to dźwiga. Ale jak dźwiga? Sławek, w Pucharach Polski na tą chwilę zawsze jest pierwsza trójka. No nie wiedziałem, żebyś był niżej. No zawsze taka zasada była, Konrad, że tak samo każdy zawodnik jedzie na zawody, najważniejsze jest, żeby było jakieś pudło, nie? No i tak samo, jadąc na zawody, myślę o tym pudle niekoniecznie, żeby wygrać, bo zawodnicy są dobrzy i coraz lepsi, ale generalnie, żeby to było pudło i staram się zawsze na nim się odnaleźć. Ja taką zasadę sobie u siebie wprowadziłem, że jak nie wiem, jaka jest konkurencja, nie wiem, co teraz będzie, to rób zawsze to, co robi Sławek Toczek. Tak sobie czuję zasadę, tak. Widzę, że on zakłada ściągacze, to ja też zakładam ściągacze, wiesz. Zawsze podpatruję sobie. Jest to miło, jak zawodnicy młodsi Ciebie próbują naśladować, deptają Ci po piętach, ograją Ci w niektórych konkurencjach. To jest miłe właśnie i tak powinno być. Gdzie będziemy robili chyba Twoją ulubioną konkurencję, Płonę, czy nie? Znaczy nie, no w tych latach, ty już trenuję, to już nie ma dla mnie ulubionych. Ale oponę zawsze wygrywałeś, z tego co pamiętam. No oponę, no, to jest taka, zawsze traktuję oponę na każdym treningu jako ćwiczenie takie rozgrzewkowe. Nigdy nie robię tego w sposób, żeby zrobić jak najlepszy wynik, tylko staram się rozgrzać do następnej konkurencji. To jest taka właśnie ciekawostka, że Sławka nie jest ciężko pokonać w konkurencjach statycznych, tylko w tych biegowych, nie do grania jesteś. Właśnie walizki, opona, kaczory, w tym jesteś najlepszy, nie? Że ciężko jest, mimo wieku, nie, że te konkurencje biegane są takie, kurczę, mocne. No bo kiedyś, sam wiesz, era TVN była taka, że tych konkurencji właśnie dynamicznych, wydolnościowych było dużo więcej. Teraz to się przerodziło w taką typową statykę. No i wtedy na tym, no, przygotowując się do tego odcinka telefonowskiego, to naprawdę człowiek się przygotowywał z całego serca. Tak crossfitowo, nie? Trochę. Tak, bo to już nie było to, że Ci nie pójdzie, no chciałeś się pokazać jak z najlepszej strony, wiedziałeś, że będą Cię oglądać kupę ludzi, że ten odcinek będzie gdzieś tam powielany po paru latach, więc przygotowania były naprawdę konkretne. Jeździło się do Malborka 3 razy w tygodniu po 100 km w jedną stronę po to, żeby gdzieś tam sprzęt zasmakować, bo tego sprzętu nikt nie miał, bo teraz każdy ma sprzęt swój i każdy jest w stanie z nim wystartować. Wtedy nie, wtedy właśnie był jeden sprzęt i no niestety trenować na nim było bardzo ciężko, bo nie było osiągalne. No dobra, to zaczynamy dźwiganie. Pierwszą będziemy robili oponę. Ile waży opona? No tradycyjnie, myślę, że 300, no nigdy, zawsze podejrzewam się, nigdy nie była zważona. Podejrzewam się, że 350 kg nie ma, ale w granicach tak 320-330 kg tyle ona ma. Próbujemy ją zawsze dociążać na zawodach, dokręcając takie kapsle. Te kapsle mają po 20 kg, więc wtedy ona jeszcze jest, wtedy można na niej reklamę umieścić. Jest to fajny ukłon w stronę właśnie sponsora. Fajnie to wygląda i jest wtedy też dociężona troszeczkę, nie? Dobra, to zaczynamy. Zaczynamy. Zawsze właśnie traktuję oponę jako rozgrzewkę na tym. My zawsze oponę na końcu robiliśmy. Tak? A widzisz, to jest całkiem, widzisz, szkoła, a my zawsze na początku. Jedni na końcu, drudzy na początku, bo ogólnie sam widzisz, że ta opona rozgrzewa całościowo wszystko. I wtedy można zacząć jakiś konkretny trening. Ale też przy oponie się zdarza najwięcej kontuzji, nie? Urwane te bicepsy.
większość zawodników, nie? Miał kurzy właśnie przez opony. Tak, właśnie zerwanie bicepsów, tak. To jest typowo właśnie kontuzja. Tak się właśnie zapytałem w szatni, bo no mówię, czy Grzesio Peksa, czy właśnie Mariusz, wszyscy byli porwani, a Sławek to Czech nigdy. I zawsze startował. I to jest... Konrad, niech tak zawsze to zostanie. No ale to dlaczego tak jest? To jest pytanie, na które oczekuję odpowiedzi. No. Może dlatego, że nie jestem zbyt wysuszony, że myślę, że każdy strongman powinien mieć jakąś tam tkankę tłuszczową, bo zawody nie trwają pół godziny, ale czasami trwają, sam wiesz, parę godzin, no gdzie nie można dobrze zjeść przed zawodami, po zawodach też nie, więc skądś trzeba tą energię brać. No ja biorę z mojego tłuszczyku zapasowego, niektórzy może biorą skądś inną, ale generalnie no chcę zakończyć swoją karierę bez żadnej kontuzji. To właśnie jak słyszeliście, strongman to nie jest kulturysta. Strongman nie musi wyglądać, strongman musi dźwigać. Tak, no właśnie była siła, że była dynamika przede wszystkim, nie tylko siła, ale też dynamika, wydolność mięśniowa. To są atuty właśnie, jak te atuty masz, to zresztą sobie poradzisz. A mam nadzieję, że wróci to z powrotem, gdzie właśnie ta wydolność, ta dynamika będzie ważniejsza niż ta typowa taka siła, gdzie teraz właśnie jest preferowana. I to jest bezpieczniejsze dużo, sami wiecie, że lepiej być takim wybieganym szybkim niż taki martwy ciąg robić na raz po 400 500 kg. Właśnie. Ale nawet to dla oka jest ładniejsze. I to dla mnie na zawodach jest właśnie, jak dostaję młodego zawodnika. Ja mam ukończone 44 lata. Konkurencja wydolnościowa. Ja leżę. A u mnie na zawodach zawsze są zawody, bo też organizuję zawody. Gdzie są na przykład trzy boje do zrobienia. Oponka, kaczorek, jog. Typowo wydolnościówka. I dostaję młodego zawodnika i potrafię z nim wygrać. Dla mnie to jest wow, nie? Że mam tyle lat i ta wydolność nie jest aż tak jeszcze... I wydolność przy tej wadze, no bo ile ważysz? 130 kg teraz ważę dobrze, może teraz, troszeczkę teraz... więcej, ale 130 kg to jest takie, oscyluje tą wagę, żebym chciał z tą wagą właśnie wystartować. Chcę powiedzieć, tam gdzie ja startowałem w tej federacji, gdzie robią Mistrzostwo Świata Juniorów, także są robione Mistrzostwo Świata Weteranów, gdzie słabo teraz lecisz. Jak swoje szanse wypatrujesz? Jak wypatruję? No, najważniejsze, że przygotowałem się do tej imprezy, bo mogę powiedzieć tutaj z czystym sumieniem, że się do niej przygotowałem. Już od stycznia wiedziałem, że pojadę na nią i od stycznia robiłem pierwsze kroki. Codziennie podkręcałem, co miesiąc dodawałem. Teraz jestem na 99% już przygotowany. Mam nadzieję, że na ostatniej prostej nic się nie wydarzy. Pojadę tam w pełni sił, w pełni zregenerowany, bo ostatni tydzień zostawię sobie na regenerację, więc zostały mi tylko ten ostatni tydzień, bo te zawody odbywają się właśnie 26, 5 maja, więc zostało mi parę dni, jeszcze te 3-4 dni jakiś trening, później regeneracja i no czuję się przygotowany, czuję się dobrze. Jaki wynik tam zrobię, no to czasami nie będzie zależeć tylko to ode mnie, bo to zawody, sam wiesz, kierują się. Zwłaszcza tam, że to no, organizatorzy, no wiadomo, że nie będą tobie sprzyjali, no taka jest prawda, to nie jest Polska, tak? Czy to za czasów, jak Mariusz startował na Mistrzostwa Świata, czy teraz jak lecisz, to wiadomo, pod kogo to będzie robione. No to jest właśnie to. To co, Konradzik, zrobimy teraz 8 obrotów w jedną stronę. O, to robimy. Thank you.
To jest to. 43 lata. 4. 4. Skończone 3 dni temu. I to jest miłe właśnie po zakończeniu konkurencji. Jak organizm dostaje taki właśnie wysiłek, serce pompuje, krew i faktycznie po takim treningu, nie wiem jak ty, ale ja się lepiej czuję. Ja też. Może mi tam dziewczyna truć, nie interesuje. Tak, tak. Na trening, póki treningu nie ma, człowiek w domu chodzi, taki ociężały. Po treningu życia dostajesz. Kaczor? Tak zwany jajecznik. Zwany jajecznik. Między nogami niesie się 190 kilo. Akurat ten nasz kaczor, to jest ten sam kaczor, który właśnie był z tego cyklu Warki Strong, gdzie żeśmy wszyscy na nim latali, łącznie z Mariuszem, gdzie każdy swoje rekordy może powiedzieć, jakie miał. Ciężar stały, 190 kilo. Jest co dźwigać. I fajnie właśnie, zobaczycie, praca bioderek jest ważna tutaj. Bardzo fajna konkurencja. A przede wszystkim robiło się tą konkurencję, zawsze się robi z którąś, czyli jakoś łączoną. Łączoną, czyli sam kaczor nie jest aż taki, aż taki groźny. Też musimy powiedzieć, że kolejnym startem, jak wróci z Mistrzostw Świata, będą zawody w Żukowie. W Żukowie będą zawody w parach. Dostałem taki zaszczyt, tak, startowania z Sławkiem Toczkiem w jednej parze. I to będzie właśnie jedna z konkurencji. Opona plus... Plus kaczor. Plus kaczor. Jeden z nas będzie robił oponę, drugi kaczor. Zaraz zobaczymy, kto co będzie robił. Ten start on będzie się 2 czerwca. To będzie z okazji Dnia Dziecka. Gdzie rozmaicimy tego dnia 3 godziny właśnie z zawodami Strongman. 4 pary. Sprzęt typowo. To będzie jedyna konkurencja, gdzie... jeden zawodnik będzie robił swoją konkurencję. Wszystkie pozostałe konkurencje będziemy robić w parach. Nie, że czasy będą dodawane, tylko po prostu... Fajna sprawa. Będzie decydowało w sumie najsłabsze ogniwo. Jak będzie uścisk Herkulesa, no to wiadomo, kto pierwszy puści. No już dalej może sobie ktoś trzymać, ale to już nie zrobi żadnego wyniku. Typowo zależy od pary. Tak, typowo takie właśnie... typowo takie zawody w parach, nie? Bo będziemy starali się może zrobić jeszcze jeden trening i nagrać przed tymi zawodami, żeby się tak zgrać bardziej. Jak najbardziej. To co, okno na dzik idziemy? Idziemy. Nie chodziłeś na nim jeszcze nigdy? Nie. No. Jeszcze raz. Tu bioderkami musisz pracować, nie? Tu wiesz, dobrze, że wiesz, z takim kaczorem najgorsze, jak musisz, nie możesz się wyprostować. Mhm. Że idziesz na pół zgięty. Do przodu. Tak, tu jest właśnie taki kaczor i tą konkurencję będziemy mieli, oponę plus kaczor. Czyli robimy teraz po 10 metrów. Jak? No nie wiem, jest taki kurde specyficzny. Trochę dreptałeś w miejscu i właśnie o to chodzi, żeby nie dreptać w miejscu, bo niektórzy chcą szybko i dreptają w miejscu i nic się nie posuwają do przodu. A tu chodzi, żeby powolutku, tak? Tak. I biodrami. Właśnie tam niby podali konkurencję w tym Belfaście, że niby 10 metrów idziesz, to jest podwyższenie. Aha. Musisz go rzucić na podwyższenie. Idziesz 5 metrów, znowu. Z podwyższenia go znieść i idź dalej. Nie ujeżdżę takiej konkurencji, że nigdzie. No, niby podali, a jak będzie, to... Nie wiadomo. Zobaczymy. Dobra, teraz robimy 20 metrów. A taka, Sławek, impreza, która ci zapadła najbardziej w pamięci. Wszystkich czasów dźwigania. Słuchajcie, moim zdaniem
Słuchajcie, celem było w ogóle dostać się do strongmanów. Pojechałem na eliminację w 2002 roku. Kupa ludzi. Udało mi się wygrać. Rewelacja. Następny plan. Taki już naprawdę mówię, jak to osiągnę, dla nim będzie szczyt marzeń. Wyjechać na Mistrzostwa Świata. Wyjechałem. Byłem dwa razy. Znalazłem się w dziesiątce. Więc super, rewelacja. Ale generalnie najważniejszy start to była taka super seria w Malborku, gdzie w 2005 roku, w ogóle zacznijmy, że 2005 rok dla mnie pod każdym względem był rokiem najlepszym. Prywatnie, jak i zawodowo, czyli sportowo, jak i zawodowo, jak i finansowo. Najlepszy mój rok, który naprawdę bardzo dobrze pamiętam, gdzie jeżeli chodzi o zawody, to była super seria, bo kiedyś były zawody z super serii. Aha. Startował jeszcze świętej pamięci Jesse Murundę, młody chłopak. Lekki, nie? Tak, pochodzi z ciężarów, z trójboju. I słuchajcie, i Malbork pod Zamkiem Krzyżackim zajmuje drugie miejsce, gdzie fajnie zarobiłem fajne pieniążki. I dostałem się wyjazd do Chin, super miejsce na Mistrzostwa Świata. To jest dla mnie po prostu było ta noc, ten wieczór dla mnie po prostu był no jak i z innego świata. Czułem się tak spełniony, tak fajnie, że typowo Malbork, Zamek Krzyżacki, super seria, wyjazd na Mistrzostwa Świata, kwalifikacja. Rewelacja. Tylko życzę, żeby wszystkie lata były takie. No ciężko, no to by było za dobrze chyba, nie? Musi być czasami troszeczkę gorzej. Mam nadzieję, że ten strongman jeszcze gdzieś tam będzie trwał. Będzie się coś działo, bo jest kupę chłopaków właśnie, którzy to robią. Wraca to trochę, naprawdę wraca. Wraca. Był taki zastój, a teraz to się błynęło z powrotem. Tak. Tych imprez jest coraz więcej, coraz więcej ludzi na to przychodzi. Coraz więcej osób to przede wszystkim zauważy. Jest miło, jest fajnie jechać gdzieś tam. Pamiętam taki epizod, raz byliśmy w Nadarzynie, dwa lata temu. Poszedłem z Krzysiem Radzikowskim i tak zaczepili nas, takie mało państwo. Pan Sławek Toczek, ten strongman, no i pan Radzikowski, no ten z tego, no ten z tego... Gogleboks. Ja mówię, widzisz Krzysiu, zobacz co ten TVN zrobił, nie? Przecież Krzysiu, wiadomo, dwa lata temu, no nie umywam się do jego jakichś tam rekordów życiowych, czy... Jego, no i Krzysiu na pewno ode mnie więcej osiągnął. Ale widzicie, TVN zrobi swoje. Robi swoje. Tu musi być teraz laga, nie? Zobacz, jak stary teraz to zrobi. Laga. Rób teraz, wiesz. Teraz wiesz, jak to robić. Siłę swoją znasz, wydolność znasz. 20 metrów nie jest taki czas. A przyda ci się to. Ta konkurencja będzie. Wysoko, przede wszystkim musisz się... Pociągnąć to, nie? Nie trzymasz tego tak. Aha, nie. Ręce wiszą. Nie możesz tego trzymać tak. A chciałem to pociągać. Tak samo jak z walizkami. Aha. Wiesz, tak zawsze chodził Zielniecki Andrzej. Ale... Andrzej, jak szedł, dobrze zbudowany, zawsze chciał się zaprezentować. Te walizki zawsze trzymał na ogiętych łapach, żeby ta łapa była wielka. Nie? A sam wiesz, walizki muszą wisieć. Tak samo to musi wisieć. Próbujemy jeszcze raz. Tak zwany jajecznik. Jajecznik musi wisieć. Spróbuj. Ok. I tempo. Raz, raz. Super. Rewelacja. Super. Super. Połowę lepiej niż ostatnio. No już drugi raz łatwiej. Widzisz, to na jeden trening zrobić na danym sprzęcie. Dokładnie. Jeździ się, że na zawodu już się zna, nie? Tak, tak. Niby tylko jeden trening. No. Czujesz ruch i jeszcze jak ktoś ci podpowie, bo sam wiesz, jak jedziesz na zawody, tam ci nikt nie podpowie. Nie. Czy masz tak robić? Mieliśmy przykład, jak Mateusz Kieliszkowski jechał na Arnolda. Jak był ten zegar, tak? A, to pchali tak? Tak, to pchali. Widziałeś, wszyscy. Byłem na żywo. On szedł jako z pierwszych.
Widziałeś, jak on zaczął pchać. On zaczął z klaty pchać, nie wychodziło mi. Wszyscy za nim brali sobie na plecy z tyłu i zaczęli pchać, tak. Nikt mu nie powiedział, Mateusz. No to jest rywalizacja, to nie ma co ukrywać. Każdy chce wygrać. No, ale słuchajcie, ale wygrać to trzeba wygrać na sportowo, tak? Też racja. Kondzio, dzisiaj bym chciał 400 kilo. Zrobimy. Tyle musimy iść. Mamy teraz 80 plus 40, 120. Dobra. I co 40 kilo będziemy dokładać. I po 20 cały czas? Nie, co 80 kilo będziemy dokładać. No bo zadowigali byśmy. No bo by za dużo serii było, więc co 80 kilo będziemy dokładać. Okej? Ja pierwszy, bo jestem starszy. Ale silniejszy. Staniejszy. To jest tak, jeden ma silniejszą tą konkurencję. Ale ja mówię całościowo, wiesz. Drugi silniejszy ma tą konkurencję. Ja jak ci kiedyś objadę na zawodach tak solowo, nie to, że w parach, to będę bardzo szczęśliwy. To był zawsze też jakiś tam... Pamiętam pierwsze moje mistrzostwa Polski, bo wiadomo, Warka miała swoje zasady. W tej grupie, żeśmy się tą eliminację... Nas było 16, tak? Kadra Polski żyła 16. Z tego było chyba dwóch rezerwowych, 14 jeździło na zawody i się zbierało punkty. Nie jeden miał 5 startów, nie jeden miał 4 starty, ale generalnie brało się pod uwagę 3 starty. Czyli za wygrany start dostawałeś 6 punktów, za każde miejsce jak na punkty za zawody, 5, tylko 4. To było za start, tak? I się punktowało 3 najlepsze starty i 6 najlepszych zawodników dostawało się na Mistrzostwa Polski. I tych 6 właśnie z najlepszymi punktami już na przyszły rok nie musiał brać eliminacji. Fajnie to było ułożone strategicznie, tak. Wszystko, nie? To było dobrze, tak. To było układane. I właśnie w 2002 roku, jak wygrałem tę eliminację, byłem bodajże chyba 9. Więc... Ty byłeś w 2002, tak? Tak. Krzychu był w 2000... Nie pamiętam. Ty powinieneś pamiętać. Pion? Coś nie pamiętam, ale no. Później wszedł. Krzychu jak Grzesiek Szymański, coś chyba tak. Coś też... Szósty nawet. On jakoś tak razem. Czy piąty. Nie? I pamiętam w 2003 roku znowu musiałem podejść do eliminacji. Tam wszedłem z numer z trzeciej pozycji. I już w 2003 roku pojechałem na pierwsze Mistrzostwa Polski, czyli już byłem w pierwszej szóstce. I udało mi się wygrać, tak jak mówię, ty byłeś szczęśliwy, że byś był szczęśliwy, jakbyś mnie ograł. I udało mi się ograć Irka Kurasia. Irek był szósty na Mistrzostwach Polski, a gdzie Irek, no nie ukrywam, dostając się do Strongmana, to był taki mój, może nie idol, ale taki... wyznacznik jakiś, nie? Tak, wyznacznik, duży chłop, silny, no mówię, kurde, no jako Strongman sprzedawał się idealnie. I dla mnie to był taki autorytet, można powiedzieć, Irek. Ale też zobacz, w 2002 roku zacząłeś, nie? Tak ruszyłeś. 2019 rok, 17 lat, cały czas no. W czołówce. To zobaczmy w innych sportach, nawet porównajmy, ile lat taki piłkarz się potrafi utrzymać tam gdzieś na takim najwyższym poziomie, czy jakiś tenisista. Nie ciężko jest takich zawodników, w ogóle w jakimkolwiek sporcie. Gdzie Konrad, pierwszy mój puchar to jest z 99 roku. No, to 99 no. Roku to jest taki puchar typu, jak w kartuzach odbywały się zawody Stolemów. Tak. Tu widziałeś teraz taki puchar, miałem dyplom trzeciego siłacza w Polsce z cyklu Lato z Radiem, była taki właśnie, latał taki program, wybierało się najsilniejszego faceta, wybierało się najlepszego kierowcę, a to najładniejszą, to Krzychu, tak. Tak, i wygrał ze mną wtedy, wygrał ze mną Tomek Nowotniak. I wygrał motocykl, ja dostałem 3 skrzynki piwa Tyskiego, gdzie Tyskę było sponsorem. Dla mnie to coś było, mówię, jak już pierwsze miejsce motocykl, tak? To mówię, za drugie coś tam może mi kapnie, nie? Dostałem 3 skrzynki piwa. No, ale wracając właśnie do tych lat dźwigania. Tak jak udało się wygrać te Mistrzostwa Polski Juniorów, to mówię do Krzycha, nie będę odpoczywał, co raz będę teraz katował. Mówi do mnie, debilu jeden. Mówi, zobacz, nie jest, mówi sztuką, dobry sezon zaliczyć jeden. Sztuką musi być cały czas tam gdzieś w tej czołówce. Nie raz tak. Się uda, czy tam dwa sezony. Ilu było takich zawodników, którzy wystartował super, był jeden sezon, drugi super. Dużo zawodników, dużo nazwisk. Nikt już nazwisk nie pamięta. Nieraz Krzychu mi mówi, podam tam jakieś nazwisko, ty był taki gościu, wiesz, tak. Co on wyczyniał. Ja mówię, jak to był? Przeciętny kibic nie zna. Nie? I jeszcze dużo na pewno się rotacji będzie, no ale... Dobrze. Leci.
teraz Sławek, bo tak jak patrzysz po czasie na tą naszą młodą gwardię, jak to oceniasz wszystko, jak to zmierza? Fajnie, że tacy chłopacy są i u nas. Sami wiecie, mamy Mateusza, który jest bardzo silny, dlatego bardzo młody i trafił w te czasy, gdzie właśnie powstała tych era tych wielkoludów. Mamy Tora, niesamowity wielkolud. Szoła. Szoła mamy, wielkoludy, więc ja w ogóle nie myślę o tym, żeby wrócić do tej starej gwardii i wojować, bo nawet nie ma sensu myśleć o tym, a co dopiero podjąć rękawice. Więc ja swoje miejsce w szeregu znam, ja się będę w to bawił, bo to lubię się w to bawić. Ale fajnie właśnie, że są tacy zawodnicy, że to robią. I że mamy Mateusza, że Mateusz naprawdę fajnie tutaj walczy na tym arenie międzynarodowej. Wychodzi mu to i cały czas podejmuje te rękawice i poprzeczkę coraz wyżej. I to jest bardzo miłe. Żeby jak najlepiej. Żeby jak najbardziej. I mówię, kibicuję mu, bo jest młodość. No Krzysiu Radzikowski, no myślę, co wiem, że już tak po prostu już troszeczkę spojrzał na to inaczej, ale jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, więc na pewno wiem, że jeszcze będzie dźwigał. Będzie dźwigał, ale już na pewno rozsądniej niż Kieliszkowski. Wiadomo, kiedyś był Jok. Słuchajcie, człowiek się nie pytał, jak typowy Spartakanin, tak? On się nie pyta, kurczę, ilu ich jest, tylko gdzie oni są. Tak samo kiedyś było z młodości, właśnie na tym polega. Ty nie patrzałeś, ile ten Jok waży. On cię mógł giąć, kurczę, w taj, gdy się giąłeś i ty poszedłeś. Teraz ja na przykład na jakiś tam wyczyn bym się nie porwał, bo już psychika by mi na to nie pozwoliła. I dlatego wiadomo, no już wiem, gdzie jest moje miejsce. I po prostu ciężko by było mi zrobić dobry wynik, bo rozsądek by był górą nade mną, a wiem, że młodość tym rozsądkiem się zbytnio nie kieruje i może i dobrze, bo wtedy można zrobić jakiś tam wyśrubowany wynik i wtedy się właśnie, wiadomo, gdzieś tam się człowiek znajduje, tak, w tej górnej liście i Mateusz jak najbardziej myślę, że... Aby do przodu. Aby do przodu. Konkurencję, nie? To jest właśnie konkurencja dla tych, którzy mają w biodrach. Idziemy dalej. Niewygodny strasznie. Bo on pracuje. Pracuje. On pracuje. Sam też wiesz, jeździ po zawodach? Tak. Jok 400, a gdzieś inny Jok 400 jest różnica. Jest różnica. Nieraz 400 kg się stanie? Tak. Kurde. Są wygodne Joki i są niewygodne Joki. Ten jak już jest Jokiem takim niewygodnym. Więc jak ja mówię, na tym sobie poradzę na treningu. To na lepszym. To ten akurat co będziemy mieli w Żukowie. Bo robię, bo będziemy mieli w Żukowie w parach. To właśnie będzie Jok. Ten sam, co żeśmy z Mariuszem w Poznaniu Mistrzostwa Świata zdobyli w 2006 roku. Joki były połączone, więc taki jok będziemy też mieli. Super. Jeden pójdzie z przodu, drugi z tyłu. Dwa joki połączone. Ty swoją wysokość, a swoją. Musisz spróbować na sprzęcie zrobić. Ty spadniesz na ziemię, no niestety ja już nie pójdę. Odwrotnie tak samo, więc tu będzie zespołowa praca. Presja duża. Będzie praca zespołowa.
też ważę, nie? To jest takie 400 kilo bardzo, bardzo mocno niewygodne. Już taki wyznacznik. No. Moim zdaniem myślę, że trenować na większych ciężarach nie ma sensu. Nie ma sensu. Tak jak są w pucharach, nie? Tak, tak. A właśnie twoja najsłabsza strona tych wszystkich konkurencji? No, myślę, to każdy wie, jaką moją najsłabszą stroną jest, bo jadąc wszędzie na zawody, zawsze te konkurencje, ktoś mnie zaprasza, to zawsze są. I u mnie też będą. Więc ostatni taki, nie wiem, pamiętasz, jak mieliśmy start u Grześka. Pozdrawiam Grześka, bardzo, bardzo, bardzo fajny chłopak. Ja już nie kłócę się, co ma być, bo to jest wola organizatora. Ja mówię, Grzesiek, jeszcze jest konkurencji, jakie będą konkurencje? Ja chcę wiedzieć tylko przed zawodami, jakie są konkurencje, żeby się do nich przygotować. A co będzie później, to... No to Grzesiek powiedział, że będzie oczywiście na 6 konkurencji, będzie wyciskanie platformy na barki, będzie waga płaczu, będą kule, będzie tamto, sramto. Ja mówię, dobra Grzesiek, przyjeżdżam na zawody. A tu nie ma kul, a jest jeszcze belka na maksa. Sławek nie lubi belki. Ja mówię, Grzesiek, kuźwa, no znowu trzecia konkurencja na barki. No ale... No barków nie lubię. Słuchajcie, to się też zmieniło, że mam problem z błędnikiem moim. Trudno mu właśnie z belką. Jeżeli jest jeszcze maszyna, to spoko. Ale jeżeli jest to na powietrzu z wolnym ciężarem, ja ten ciężar podniosę, ale później mi już ciężko już równowagę chwycić. Po prostu błędnik coś mi się poprzestawiał już w tym wieku. Ale wiesz, dużo zawodników zauważyłem, że ma z barkami. Przemek Brzoza też, nie? On też zawsze barki miał silne. Coś się przekręciło w kręgosłupie z barkami, niby wszystko okej. Okay. Też mu barki poleciały. Gość, który kiedyś aksla 140 kg na raz wyciskał, teraz ma problemy, nie? Tak, moja belka była 180 kg, miałem zaliczone belkę kiedyś tam, to już lata były lateczne, to był wtedy wynik dobry dosyć. Platformy na barki wygrywałem z Pudzianem, była super seria, gdzie w Miliczu, gdzie platformy na barki wygrałem z Mariuszem, z Sawickasem wygrałem platformy na barki i to Mariusz może potwierdzić. No miałem siłę, coś się stało, że no sam wiesz, że w danym roku czasami masz jedną masz partię dobrą, tak, jedną konkurencję, później to się zmienia, później ona się robi słabsza, coś innego, lubisz trenować bardziej i ten z roku na rok to się zmienia, te twoje jakieś tam koronne konkurencje. Nie da się być tak, nie? Jest kompletnym, tak w 100%. Nie, jest ciężko być takim zawodnikiem równym, to jest ciężko. To jest sztuka dopiero właśnie, być takim kompletnym, wszystko być na równym poziomie. Tak, bo to sam wiesz, no nie masz to, myślisz, masz walizki dobre, tak, to nie masz uścisku. No i co z tego, jak nie masz uścisku, co z tego, że masz walizki dobre, jak nie masz uścisku. No i koniec, wszystko się sypnie, tak? Tutaj, no ale... Ale powiem ci, dużo od głowy zależy, ja tak po tym uścisku swoim, ja zawsze uścisk przegrywałem wszędzie. A teraz jakoś tak nie wiem, nie trenowałem tego, zmieniło się coś. No, kwestia podejścia właśnie, bo jeżeli ktoś ma, mówię, będzie nad tym pracował, będzie się przykładał do tego, kwestia czasu, a może to być jego najlepszą konkurencją. I super. No, trening skończyliśmy ze Sławkiem. Na początku myślałem, że to jest jakaś miejska siłownia z karnetami, a to się okazało, że to Sławka prywatna. Sławek sobie tutaj na co dzień trenuje, kupa sprzętu przez lat zgromadzonego. No. Pucharów. Piękna sprawa, coś takiego. Nie męcz się na żadnej fitnessówce, nie? Tylko przychodzisz sobie tutaj. Można tak mówię, bąka sobie puścić, sztangę rzucić, nikt się nie przyczepi. Tak. I to jest najpiękniejsze właśnie. Zawsze właśnie zapraszam sobie tutaj jakiegoś partnera do treningu i staramy się ten trening zrobić, o której chcemy, czy niedziela, świątek, piątek. Siłownia typowo taka do robienia wyniku. Lubię takie siłownie, zawsze marzyłem o tym, żeby mieć swój sprzęt, być niezależny od innych. Udało mi się to, cieszę się, sprzęt mi w zupełności ten wystarcza. Tylko żeby chęci i zdrowie było, myślę, bardziej zdrowie, bo chęci są. Zdrowie też. No zdrowie jest, ale z tym zdrowiem sam wiesz, jak jest. Dzisiaj jest, jutro nie ma, ale człowiek wszystko robi, żeby to zdrowie było jutro. Dlatego dzisiaj sami gdzieś trening zrobiliśmy. Poszliśmy nie na maksa, żeby zejść na czterech, ale poszliśmy tak, żeby jutro móc nadal przejść na siłownię i nadal, żeby móc coś zrobić. I to jest chyba najważniejsze z tej całej siłowni, żeby się nie wyeksploatować na maksa, żeby zawsze tą miskierkę zostawić jeszcze na zawody i tam powiedzieć ostatnie słowo, a nie na siłowni. Bardzo mądre podejście. Słuchajcie, czasy się nie zmieniają, bo każdy mówi, że czasy się zmieniły i tego nie wróci. Nie, po prostu czasy są te same, tylko ludzie się zmieniają. Kiedyś ci ludzie po prostu, ja jako młody zawodnik wchodziłem do namiotu i wchodził Mirek Kuraś, to ja wstawałem, ustępowałem Mirkowi miejsca i tak było. Szacunek totalny. Teraz wchodzisz do namiotu,
młodzi wywaleni, pełno osób towarzyszących, ty zawodnik, który masz zęby na tym zjadłe, bierzesz torbę i gdzieś się przebierasz w kącie. Każdy ma na to. Nie ma tej kultury. Nie ma, po prostu słuchajcie, ludzie ustanawiają czas. Ja, broń Boże, nie wbijam młody, bo nie można wszystkich szufladkować do jednej szuflady. Są tacy, ale wiadomo, no... Kiedyś, no mówię teraz jak stary chłop, nie wiadomo ile lat miał, ale no mówię, podkreślam, czas ustalają ludzie. Święte słowo. No i co, na tym byśmy zakończyli nasz materiał. Mam nadzieję, że wam się podobało. To był pierwszy odcinek z naszego cyklu, ale nie ostatni. Mam nadzieję, że ta seria się wam spodoba. Także dziękuję Sławek za... Dzięki bardzo, wyjdziemy i za trening. No mam nadzieję, że to nie będzie ostatni trening w tej serii. Widzimy się drugiego, no tam między sobą nie będziemy rywalizować, no gramy na jednym rapki. Na razie.